Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj pan Sławomir Sopkiewicz, dyrektor jednostki biznesowej Energetyka, a jednocześnie prezes Stowarzyszenia Dolnośląska Dolina Wodorowa. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. No właśnie, zacznijmy od tej drugiej funkcji, chociaż krócej ją pan sprawuje niż tą pierwszą. Co to w ogóle jest Dolina Wodorowa? Tym bardziej, że to nie jest pierwsza Dolina Wodorowa w tym kraju. Tak, to nie jest Dolnośląska Dolina Wodorowa, bo w tej dolinie Grupa Azoty jest członkiem, a ja jestem prezesem tej doliny. To jest Dolina Wodorowa, która powstała w związku z realizacją polityki wodorowej naszego państwa. Jest to dolina, stowarzyszenie, które ulokowane jest w obrębie dwóch województw, województwa dolnośląskiego i województwa opolskiego. No i jest to organizacja, która powołana jest do tego, żeby tworzyć szeroko pojęty ciąg dostaw całego rozwoju gospodarczego związanego właśnie z polityką wodorową, czyli stworzeniem i z wykorzystywaniem potencjału gospodarczego i potencjału naukowego, jaki zlokalizowany jest tutaj na obszarze tych dwóch województw. A tak, żebym ja zrozumiał, bo pan jest fachowcem, dla pana to jest codzienność, a dla mnie to jednak ciągle nowe tematy. Tak realnie, to co wy tam w tej dolinie robicie? Będziecie tam wodę produkować, czy tylko spotkacie naukowców z przemysłem, żeby no, udało się te teoretyczne plany przenieść do produkcji? No, Dolina Wodorowa właśnie ma funkcjonować jako organizacja, która będzie łączyła przemysł z nauką i w tym tworzyła tą synergię, która pozwoli na produkowanie wodoru, na stworzenie swego rodzaju dystrybucji tego wodoru. Mówimy w tej chwili o wodorze zielonym, który będzie lokowany i na potrzeby przemysłu, i na potrzeby samorządów lokalnych w szeroko pojętej energetyce lokalnej, cieplej, w automotive, także tutaj w tej chwili chcemy wykorzystać ten potencjał, jaki właśnie te regiony mają w sobie. No właśnie, pan powiedział wodór zielony. Ja do niedawna myślałem, że wodór tak w ogóle jest zawsze zieloną energią i tak mi się to kojarzyło, a okazuje się, że są różne rodzaje wodoru. Wodór zielony, szary, co to w ogóle znaczy? Znaczy, wodór zielony to jest ten wodór, który jest najbardziej pożądany, ale którego w tej chwili jest najmniej, dlatego że jest to wodór, który w całym ciągu wytwarzania jest produkowany z pominięciem kopalnych paliw, czyli energia, która jest wykorzystywana do wyprodukowania czy do zasilania elektrolizerów po to, żeby uzyskać tego typu wodór, jest również z odnawialnych źródeł energii. No i żeby uzyskiwać zielony wodór, trzeba zachować właśnie ten reżim polegający na tym, że cały ciąg dostaw surowców jest tym ciągiem zielonym, tym ciągiem, który nie ciągnie za sobą żadnego śladu emisyjnego. Czyli żeby nie było tak, jak mamy na przykład z samochodami elektrycznymi, że niby one są ekologiczne, ale tak naprawdę i tak palimy węglem, żeby dostarczyć im prąd. No tak, tylko że no, wodór już, tak jak pan powiedział, wodór sam w sobie już jest paliwem bezemisyjnym, bez względu na to, z jakiego źródła pochodzi. Niemniej jednak no, w całej polityce klimatycznej Unii Europejskiej i naszej krajowej dążymy do tego, żeby tego zielonego wodoru było jak najwięcej. No dobrze, a czy ten wodór, bo tak słyszałem też, że to nie jest takie proste, żeby ten wodór był tak czysty, żeby na przykład wykorzystywać go w przemyśle samochodowym. O co tutaj chodzi? Tutaj chodzi o stopień zanieczyszczeń, czyli o tak zwane dziewiątki. Cztery dziewiątki, które Grupa Azoty w tej chwili, bo taki wodór o takiej czystości uzyskujemy, jak najbardziej nadaje się do ogniw paliwowych, natomiast no, dąży się do tego, żeby tych dziewiątek było jak najwięcej, czyli żeby było ich pięć. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, żeby było 999 999. Zaraz, bo się pogubiłem. 99,999% wodoru w wodorze. Aha, okej. Okay. Czyli to wodoru w wodorze może być mniej niż 100%? O co chodzi? Może, dlatego że rozmawiamy tutaj o mieszaninie gazu, która zawiera również pewien i do tego dążymy, jak najmniejszą ilość zanieczyszczeń, co powoduje, że nie ma tego 100%, tak? 100%, tylko po prostu te minimalne zanieczyszczenia powodują, że właśnie nie mamy 100% czystości, tylko mamy tą czystość na poziomie tych 4 bądź 5 dziewiątek. Czyli 4 mamy, do 5 dążymy, tak? Tak jest. Okej. Okay. Jak długo jeszcze nam to zajmie? O ile można to przewidzieć w ogóle? Znaczy, tutaj jest kwestia wdrożenia pewnych rozwiązań technologicznych, o których myślimy, także jesteśmy zaangażowani w to, żeby tego typu czystość uzyskać. No super. Zresztą w ogóle Grupa Azoty ZAK S.A., a jak i cała grupa, bardzo mocno inwestuje w tę technologię. Wiem, że powstało laboratorium paliw alternatywnych. Co to jest w ogóle za twór?
Znaczy, Laboratorium Paliw Alternatywnych jest to placówka, która powstaje tutaj na terenie Grupy Azoty ZAG. Ona jest w trakcie w tej chwili procesu inwestycyjnego i jest to tak zwane laboratorium wodorowe, które będzie świadczyło między innymi usługi i będzie się zajmowało właśnie badaniem czystości wodoru. I nie tylko będzie sfokusowane na potrzeby Grupy Azoty, tylko również będzie mogło tego typu usługi świadczyć na potrzeby właśnie tych nowych podmiotów, które w ramach, taką mamy nadzieję, Doliny Wodorowej również będą taki wodór produkować. Rozumiem. Wygląda na to, że tak jak do tej pory ZAG stał na dwóch nogach. Nawozy, alkohole, OXO. To proszę mi powiedzieć, czy to nie jest zbyt śmiałe, że w przyszłości będziemy mieli trzecią nogę taką wodorową? Znaczy trzecia noga wodorowa, wodór jest w Grupie Azoty obecny od zawsze, bo jest to główny surowiec do tego, żeby całą naszą tą główną produkcję azotową utrzymywać i OXO. W związku z tym na wodór był. Natomiast jeżeli będziemy patrzyli i mówili o zielonym wodorze, to będzie coś, co będzie rzeczywiście czymś nowym, do czego zgodnie z całą polityką klimatyczną i ze strategią, jaką Grupa Azoty ogłosiła do roku 2030, również będziemy się starali rozwijać, budować tego typu produkt. A to było fajne, jakby było tak, że tankuje na przykład na olenie, ale wodór z azotów, nie? To można sobie wyobrazić, rozumiem. Pan ma już takie wizje? To jest możliwe, dlatego że póki co sposób transportowania wodoru, no to na duże odległości, czyli jeżeli on miałby jechać z Płocka tutaj, czy z Gdańska jechać na Śląsk, no to lepiej, żeby do Kędzierzyna przyjechał od nas z zakładów. No i to jest bardzo dobra perspektywa, podoba mi się to, ale to nie jest jedyna zielona technologia, którą ZAG mocno wchodzi. Ostatnio bardzo mocno weszliście też w fotowoltaikę. Tak, również o tym myśleliśmy już od dość dawna i tutaj udało nam się ten pierwszy krok już poczynić. Zainstalowana i została uruchomiona farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW. Jeden MW to jeszcze nie brzmi jakoś imponująco, ale to już jest duży krok do przodu, tak? To znaczy ta zielona energia coraz bardziej zastępuje tradycyjne paliwa, jak rozumiem, tak? Tradycyjne źródła energii. Znaczy w całej perspektywie będziemy dążyli i dążymy do tego, żeby ten miks energetyczny, tak zwany, szedł w stronę tej energii również zielonej, czyli stosunek pobieranej energii czy zużywanej energii staramy się, żeby był jak największy w stronę właśnie energii zielonej. Od tego zaczynamy. Budujemy farmy, wykorzystując nasze możliwości wewnętrzne, jeżeli chodzi o sieć elektroenergetyczną, instalujemy tak zwane instalacje w siatce. Co to znaczy? Co to znaczy w siatce? Ja jestem laikiem, muszę pan to wytłumaczyć. W siatce to znaczy wykorzystujemy potencjał terenów, jakie są zlokalizowane tutaj u nas w ZAG-u. A, czyli w obrębie zakładów, w obrębie tego naszego ogrodzenia, tej naszej siatki. Staramy się tego typu inwestycje prowadzić, wykorzystując właśnie te tereny, które w tej chwili nie są zabudowane żadnymi z instalacjami i są potencjalne do tego, żeby wykorzystać je właśnie na potrzeby budowy tego typu elektrowni. To jaką część mniej więcej teraz potrzeb energetycznych taka farma słoneczna zaspokaja? To jest naprawdę niewielka ilość energii, jaką zużywa Grupa Azoty, natomiast no, jest to pierwszy element szerokich działań, które staramy się wdrożyć, uruchomić. Jest to po prostu pilotaż, który pokazuje, że jest to możliwe, że tego typu instalacje w tak dużej firmie również są możliwe. Czyli już nie tylko na domkach jednorodzinnych, parę paneli, tylko prawdziwa farma, no 1 MW to już jest sporo. No to już jest sporo, oczywiście. No to życzymy sobie, żeby tak było coraz dalej. No i czekam, kiedy wreszcie wsiądę do samochodu napędzanego wodorem z azotu. No ja myślę, że tutaj jeżeli te plany inwestycyjne, o których myślimy, które będą między innymi zawierały również stacje tankowania pojazdów wodorowych, to w tym momencie również to jest pierwszy krok do tego, żeby samochody wodorowe, czy autobusy wodorowe, czy szeroko pojęte automotyw zasilany wodorem zagościły do naszego miasta. Trzymam pana za słowo. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.